Cześć widzu! Bardzo się cieszę, że kliknąłeś w ten film. Jednakże sporo osób nie subskrybuje mojego kanału i jestem z tego powodu bardzo smutny. Dlatego, gdybym mógł Cię poprosić, to zasubskrybuj kanał już teraz, będziesz miał dobry uczynek, a ja będę bardzo szczęśliwy. Mimo to, ważniejsza jest dla mnie łapka w górę. Dlatego możesz ją przy okazji również zostawić. Znajduje się ona oczywiście tuż obok przycisku subskrypcji. Znaczyłoby to dla mnie wiele. Bardzo dziękuję za wspieranie mnie w rozwinięciu tego kanału i zapraszam do dalszego oglądania. Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Przegląd Modów. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli dwoje modyfikacje, które zmieniają coś w netherze. Pierwsza nazywa się Nether Agriculture, która dodaje trochę rzeczy. Widzę, że dodaje trochę więcej rzeczy niż mi się wydawało, bo na stronie przeczytałem tylko, że dodaje ona jakby rzeczy związane z jedzeniem. Dodaje kilka rodzajów jedzenia, kilka rodzajów też takie jedzenia, co można połączyć, ale z tego co widzę, to tu nawet jakieś są miecze, jakieś tutaj glinowe mleko, co ciekawe. I drugą modyfikacją jest Comfortable Nether, czyli modyfikacja, która to jest takie ogólne ulepszenie netheru, dodaje różne ciekawe rzeczy, przepraszam bardzo. Comfortable Nether, zdecydowanie lepiej brzmi. To żeby to wszystko się przekonać, jak to wszystko działa, oczywiście musimy udać się do Netheru. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest jeden z moich widzów. Ta modyfikacja to właśnie jest pomysł z komentarza, który dostałem chwilkę temu, więc temu widzowi możecie właśnie za to podziękować. Dobra, jesteśmy już tutaj. O Jezu, ale mi laguje mocno. Zastanawiam się, czy dobrze mi się załadowało wszystko, bo nie widzę ani jednej zmiany, chyba że to jest po prostu biom, który nie został zmieniony. Znajdziemy sobie jakiś inny biom. W ogóle jedna z modyfikacji jest... O, jak szybko znalazłem twierdzę. Tak, dobra, działa. Ale mi laguje mocno. Bo jeżeli tak mi ma lagować, poczekajcie, czy nadal to jest? Czy mi się wydaje, tak? Poczekajcie. No, jak już się załaduje, to chyba nie jest aż tak źle, szczerze mówiąc. No, już jest w miarę dobrze. Jedna modyfikacja w ogóle jest z października i... jakby dwie moje jedyne wersje, jakie są dostępne, to 1.16.5. Widzicie, o czym mówiłem? Mówiłem o tym ostatnio. Ancient Netherrack, ciekawe co to robi. Mówiłem o tym ostatnio, że 1.16.5 jest taką wersją modową, ponieważ coś tam, nie? No i widzicie teraz, że mamy kolejne modyfikacje, dwie, które są tylko na 1.16.5, nie? I jedna z nich zostanie do 1.19 ulepszona, już kiedy wyjdzie 1.19, więc spoko. Natomiast druga wydaje mi się, że... ta pierwsza to była Comfortable Nether, a druga to myślę, że już została porzucona, bo od kilku miesięcy tam nie było update'a, nie ma żadnego powiadomienia. No ale są na 1.16.5, więc fajnie. Glowing Fungus i Ancient Netherrack. Czemu ja nie widzę, z jakiego moda to jest? No kurde, muszę Glowing... Naprawdę muszę tak to robić? Netherrack i kurczę. Ancient Netherrack jest z Comfortable Nether. No tak podejrzewałem, że one są właśnie z dwóch różnych. To jest jeszcze jakieś takie coś. Fuligo Mold Block, okej. Właśnie ciężko mega będzie mi odróżnić te modyfikacje. W ogóle to są jakieś opisy. A dobra, czyżby każda rzecz z tego miała jakiś opis? Nie każda, kurde, szkoda. Netherite Core, co to jest w ogóle? Netherite... O, okej. Myślałem, że to jest jakaś maszyna do otwarcia, czy coś takiego, okej. Fuligo... Właśnie, co tam było napisane? Nie zabijaj Fuligana, nie będziesz tego lubił, okej. A na Ancient Netherracku jest... Netherrack... co? Sprawdźmy, czy... O kurde, to ciekawe, bo... jest napisane, że to jest Ancient Debris z tego zrobione. Może... jestem w stanie znaleźć trochę. Aha, to możliwe, że to po prostu oznacza, że gdzieś tutaj w środku jest Ancient Debris. Dobra, sprawdźmy, czy... O! Co się wydarzyło? Ja nic nie zrobiłem. What? To się zamieniło w Ancient Debris? Ale że na trybie kreatywnym? A to nie powinno się dziać właśnie na trybie kreatywnym, tylko na survivalu. A to ciekawe. A ja... O Boże. Nienawidzę tego. Jestem znowu w jakimś takim stanie limbo. Że jestem albo chory, albo nie chory. Jestem tak pół chory, pół nie chory. Nie wiadomo tego i... czuję się raz dobrze, raz się czuję beznadziejnie i po prostu nie wiadomo. Chciałem powiedzieć, ej, ale to jest fajne, bo to jest zarąbiste, że nawet na trybie kreatywnym widzimy tego skutki, bo ja bym nigdy tego nie zobaczył, gdyby to było na trybie survival, nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli. Próbuję znaleźć jeszcze jeden może, widzę, że szansa na to musi być bardzo mała, no ale okej.
Dobra, no, weźmy sobie, znajdźmy jeszcze jedno, bo chyba to było gdzieś... O, jest obok. W ogóle wróciłem sobie na Skyblocka, na Hypixelu, ponieważ wszedłem tam raz i zobaczyłem, że oczy z zalotów, tak, te oczy, które kosztowały wcześniej 600 tysięcy około, tam 600 tysięcy one wcześniej kosztowały, potem ich cena wzrosła do 750 tysięcy, ja pamiętam to. Natomiast teraz ta cena wynosi 1,2 do 1,3 miliona. Więc teraz zabijanie zalotów jest niesamowicie opłacalne. Dlatego też to robię. Już zdobyłem czwórkę oczu w dosyć krótkim czasie. W jakieś 2-3 godziny. Na dodatek zabiliśmy też już 9 smoków. Więc wróciłem sobie po prostu i jak się derpi, major skończy, bo to jest major, który dodaje to jest major, który dodaje 50% skill expa do wszystkich skilli i podwaja jakby prędkość działania minionów, natomiast zamyka auction house'a i sprawia, że wszystkie moby mają podwójne HP. Poszliśmy sobie do dungeona, ale podwójne HP na bossa no niestety nie jest fajny. Mi się niestety by raczej nie udało tam za dużo zdziałać. Myślę, że też mało osób chodzi teraz do tego dungeonu. Natomiast musiałem mieć mega szczęście, że to się wydarzyło. Chociaż nie wiem, może ja coś zrobiłem? Nie wiem, szczerze mówiąc. Chociaż następnym majorem będzie Paul, a Paul jest akurat dungeonowym majorem, więc ja sobie właśnie poczekam do tego czasu. O czym muszę wam opowiedzieć, to jest sen. Tak, patrzcie, to działa rzeczywiście. Jest to sen, który miałem dzisiaj, który był absolutnie niesamowity. To jest ten sen, który macie i potem cały dzień macie po prostu zwalony przez to, że nikt go nie pamiętacie. Był taki po prostu, no, zajebisty. Nie mam innego słowa, żeby użyć w tym wypadku, bo naprawdę taki był. To był sen... Kurde, no, mało też już pamiętam z niego bardzo. Pamiętam natomiast... Kurde, co ja tam pamiętam? O! Ash Out. To jest też chyba z... Czekajcie. Ash Out. To jest... Kurczę, no właśnie, to jest... Z tego można chlebek zrobić. Trzeba zrobić coś takiego, trzeba zrobić flowery i... ale to jest... What, co? Ale to jest sobie nadziejne. Patrzcie. Ten biom... O, to jest coś. Weeping Liana. A to można z tego coś zrobić? Nie, ale można się na tym... Spiąć? Nie, a można... Co? Co to jest? What? Tu... Do czego to służy? To jest chyba tylko dekoracyjne. Patrzcie. Z tego możemy zrobić? Okej, jakiegoś nożyka możemy... Ash Out Seeds sobie zrobić. Ale jak moździerzu damy Ash Out, to dostajemy Ash Flower. A, dobra, widzę. Z wodą dostajemy Ash Out Dove i jak to przepalimy, to dostajemy Ash Out Bread, czyli ten chlebek. Ale możemy jeszcze Hoglin Milk dać i jajko, tylko jak teraz jajko zdobyć? Musiałyby tu być jakieś kurczaki netherowe czy coś. Czy mamy jakieś nowe moby? Poczekajcie, bo będą na końcu. Nie ma nowych mobów, a czy tu są gdzieś nowe moby? Tu na przykład jakieś jajko? Nie, a... Gdzie tu może być? Nie, chyba niestety, szkoda. Okej. To nie jest, skąd ja miałbym jajko zdobyć. Natomiast się zastanawiam, co to jest? The insatiable. What? A sen slowness'a, 5 slowness. O kurde, patrzcie, jest coś tutaj. Ty, no ale nie ma tego jajka? Poczekajcie. Insatiable, no jest, no to dlaczego ja tego nie widziałem? Comfortable nether, gdzie to jest? A jest, rzeczywiście. Okej, okay, dobra, tu są jajka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wow, 6, 7, ile tu jest tego? Ile tu tego jest w ogóle? 1, 2, 3, 4, 5, tu jeszcze coś jest, ja powiedziałem, to jest, kurde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 to jest w ogóle tego, czy coś, o, coś pominąłem, to? Aha, tego insatiable, okej, okay, no dobra, ale mamy 9 nowych mobów, ja chcę po prostu sprawdzić, czy tutaj jest coś, z czego może jajka będą wypadały. Tu widać ewidentnie, że ten jest chyba z tego biomu, Soul Sandowego, ten jest z World Forestu, a ten jest, nie wiadomo skąd ten jest, czym mówiąc, ten może być z Crimson Forestu, może być z Nether Wastesów, czy coś. To jest dusza, okej. Okay. Coś się wypada? Okej. Okay. Może? A, dusza tutaj się nawet naturalnie zrespia. Ciekawe dźwięk wydaje, jak umrze. Insatiable mnie interesuje. Ciekawe, co mogę dostać za zabicie go. Słuchaj, tu jest jakiś mieczyk ciekawy.
To mnie podpala, kiedy się tym ataguje, ale powiem wszystkim, jeszcze mogę jakiś taki wystrzelić pocisk. Taki jakiś krystal shard, jakiś taki odłamek kryształu, tylko nie mogę go trafić. O, ale to mu zadało. Ale to mu zadało 3 obrażenia, żałosne. Ale zabiję go w taki sposób. O, co innego wypadło. I co to jest? Insatiable blubber. Wiele rzeczy można z tego zrobić. Łe, to działa jak slime, łe to. Aha, ale nie, to działa tylko jak slime do lidu. To jest spoko, patrzcie. To jak nadamy na buty, to dostajemy buty, które są wyłożone tym czymś. I to sprawia, że jak wyjdziemy z lawy lub ognia, to natychmiast zostaniemy ugaszeni, że nie będziemy się palić przez te kilka sekund, a w przypadku lawy kilkanaście sekund. To jest bardzo fajne. Natomiast jest jakaś maczuga, okej. Tak mocno uderza przeciwników, że dostajemy pomniejszy fall damage, okej. Jakiś wall creep może poruszyć downward, w dół, okej, to co 2,5 sekundy. Okej, nie wiem co to jest. To jest jakaś absces danish, to jest chyba do jedzenia, tak mi się wydaje. Jeszcze tu jest jakiś somberstone polished i jeszcze jakiś fungus bomb. O, bomba, to ja będę chciał zdecydowanie zobaczyć. To jest chyba do jedzenia, no tak mi się też wydaje. Nie można z tego nic zrobić. Dobra, fungus bomb, nice. A, czemu to mi zabiera z trybu kreatywnego? O, na trybie kreatywnym nie powinienem mieć tych rzeczy, co mam. Ale go waliłem i co? To mu to zadało 3 obrażenia, ale to żałosne jest. O kurde, ale tego wystrzeliło. Ładnie popycha, okej. Zdobył to popycha. A teraz go zabiło. Ciekawe, okej. Chodźmy do tego lasku w takim razie sobie. A nie, w tym lasku byliśmy, to musimy poszukać biomu bazaltowego, żeby zobaczyć te zmiany. No właśnie, ja te zmiany widzę, o jest biom bazaltowy, ja te zmiany widzę w menu kreatywnym, ale, co to jest? To jest coś stąd? Lava balin, no. Jest tutaj coś takiego. Zabijmy cię. Da? Co z ciebie wypadło? Balin filter. Stuff filter mogę z tego zrobić, nie wiem do czego to może służyć. To jest do jedzenia. Aha, dobra, wszystko jasne. I co jeszcze? Można coś sobie zrobić? Golden snout. To jest jakieś... Na głowę można założyć, okej. W podziemnych bazalt deltas przeciwdziała uduszeniu się? Co? Jaki bazalt deltas? Czyżby to dodawało jakiś nowy biom? Się tak zastanawiam. O nie, survival. Weźmy sobie gdzieś pod ziemię. Nie, no nic tu nie ma przecież. Są oczywiście te lawowe jeziorka, ale to jest normalne dla Minecrafta, żeby tak lawa się tu generowała pod ziemią, ale tak to nie ma nic dziwne, podejrzane, okej. Jaka to jest ogromna przestrzeń netherowa bez żadnej otwartej przestrzeni, ale ogrom. Właśnie, ten sen był oparty na terrarii, ale był tylko po części oparty na terrarii, ponieważ nie była zwykła terraria, w terrarii w ogóle długo już nie grałem, więc aż dziwne. Natomiast, bastion, w bastionie coś będzie ciekawego. Natomiast to nie była zwykła terraria, no oczywiście, że nie była, jeżeli to był sen, ale to była ta terraria, którą, no nawet, nie wiem, ciężko nazwać, szczerze mówiąc, nawet terrarium dzisiaj. Tam była jakaś cała ścieżka fabularna, która była ogromna, tam był, w ogóle z ostatnim bossem walczyłem, czy coś takiego, ale to było wszystko takie bardziej realistyczne, no po prostu nie mam słów na ten sen, no tak szkoda, że już nie pamiętam, jak coś tam się działo w większości. Bo bym wam opowiedział, może i dobrze, i tak bym wam nie dał rady opowiedzieć. Takie są sny, nie? No ale... No tak jak mówię, to jest ten sen, co się zdarza raz na 2-3 lata i żałujecie tak zbędzenie, że po prostu tego nie pamiętacie, nie? No ja niestety żałuję, no ale dobra, mamy modyfikacje, co to? Jakieś nether roots, okej. Ja tam widziałem, że gdzieś tam było jakieś jedzenie zwisające z góry na biomie, którym nie pamiętam, co to był za biom. Tutaj mamy te Ash Oats dalej. Okej. No kurde, ja dużo zmian w tym netherze nie widzę. Widzę dużo przedmiotów, a mało zmian. Na pewno ten Ancient Netherrack na plus. Bo no tam nawet jeżeli szansa jest 0,5%, no to myślę, że jest nadal spoko. Co to jest w ogóle? Blackstone, ale beka się wygnęło. Właśnie w twierdzy może coś ciekawego znajdziemy nowego. Pewnie nie, natomiast... No właśnie tak, nie widać tu nic nowego.
bym się przeszedł raczej po tych korytarzach, jak już bym chciał szukać czegoś nowego. Jest! O! Dust Sprout Plant. Jest coś nowego. Właśnie, co możemy z tego zrobić? Uwaga. Nic. A, czyli to też jest dekoracyjne. Tak jak mówię, modyfikacja... Modyfikacje obydwie jakoś za dużo nie oferują, ale zmieniają jakoś tam Nether. No i oczywiście są te rzeczy do jedzenia, których bardzo mało napotkaliśmy w ogóle. Natomiast możemy z nich robić jeszcze bardziej trochę skomplikowane rzeczy, no to tu do Nether Agriculture. Możemy przypasować bardziej Glowing Stem, okej, okay. Glowing Ward Block, okej. Okay. Glowing Door, jak, co to, jakiś nowy grzybek? Możliwe. Są jakieś ciasta, to są też jakieś ciasta, ale takie inne ciasta, to możemy Ash Oat. Aha, czyli to jest, aha, to nie jest ta sama mąka, a dobra. Nieważne w takim razie. Ja widzę, że tutaj dużo chyba też z mobów wypada. Wordput Berries, ciekawe. O, no to możemy w łatwy sposób przenosić te rzeczy, tylko potrzebujemy tych crate'ów, World Crate na przykład. Trochę drogie są, szczerze mówiąc. 3 deski, tak w przeliczeniu, będzie taki crate. Nie, 1,5 deski, bo się dwa robią na raz, no, okej. Okay. No to nie są aż takie drogie, szczerze mówiąc. Nie, to wystarczy, co, 96 desek, tak? Żeby zrobić stack takich crate'ów. No, to nie byłoby zbyt trudne do uzyskania w Netherze. 24 logi, zdecydowanie. Myślę, że to jest jakiś nowy mob, a to byłyby takie po prostu dwa szkielety. U, co to? Grim Drop. Co to jest z tego? Właśnie, ja powinienem raczej sprawdzać, czy może z tego coś wypada. O, Grim Drop Stem. O, super. To mogę... O! Crystalline Carbon Item? O kurde. Free Soul, to chyba tej, z tych duszy by też wypadało, też tak myślę. To możemy użyć jako bambus do scaffoldingu. Ale Crystalline Carbon, to gdzieś możemy znaleźć, to ciekawe, okej. Okay. Nie ma niestety Just Enough Resources, to jest addon do jej, który pokazuje, gdzie się surowce generują. Jeszcze chyba tam kilka innych rzeczy. Natomiast nic, no bo nie mogę powiedzieć, szczerze mówiąc, gdzie myślę, że może się generować, bo jest to bardziej taki generyczny blok. Wygląda na taki, gdzie możesz wszędzie wygenerować. Chociaż ja bym raczej bardziej strzelał bazaltowe... Bazalt Deltas się ten biom tak nazywa. A, ten biom się nazywa Bazalt Deltas, prawda? No właśnie, okej. Okay. No ale te podziemne, ja nie wiem, jaka jest granica tych podziemnych Bazalt Delt, nie? Tu jest coś. Co to jest? Iron Rich Bazalt. Okej. Okay. Pewnie mówimy, to jest taka ruda bazaltowa w Netherze. Okej. Okay. Czyli jedynym źródłem żelaza teraz nie będzie też tylko handel z piglinami. Tylko teraz to też jest taka jakaś ruda tutaj, którą możemy od czasu do czasu sobie znaleźć. Okej. Okay. Luberkin. Co to jest w ogóle? Okej. Okay. Chyba nic takiego, szczerze mówiąc. Nylion. Okej, okay, to jest malutki jakiś potworek. Okej. Okay. Może dlatego ja nie widziałem niczego, bo to większość tych potworków takich małych jest. Tego Insatiable widziałem od razu. Insatiable to znaczy, że... No, że ma niezaspokojony głód, jak to się konkretnie tłumaczy. Nienasycony, ale w sensie, że nie jak związek chemiczny, nie jak roztwór, tylko raczej, co to jest w ogóle? Tal Crimson Rust, tak myślałem. Są jakieś Crimson Bulbing, Bulbling, okej. Okay. Tylko, że nienasycony, że wiecznie głodny, raczej w takim sensie, no. Ale Netherite Golemu też nie widziałem. No. Ale wygląda jakby był 300 ile, o kurde. Ale spróbuję go zabić mimo wszystko. Będzie szybciej, jak sobie dam efekt. Jak sobie dam strength 100, to będzie szybciej, szczerze mówiąc. Bo zabiję go na hita, tylko... O Jezus, co to było? Co? Co to był za dźwięk? Ale dziwne. Heart of the Nether, to ciekawe. Można z tego sobie zrobić Netherite Core, ale ja nie wiem, do czego służy ten Netherite Core. Fungus Bomb, Netherite Scrap i Ancient Netherite Bricks. Dał nam 2 Netherite Scrapu, co jest ciekawe. Fajny sposób na na sprawienie, że Netherite stał się odnawialny, to ciekawe. Ale spróbujmy jeszcze, co to był za dźwięk, jak chcę wiedzieć. O, już nie mam tego efektu. O, Bad Luck Stand 3 na minutę, się zastanawiam czemu. Dam sobie jeszcze na chwilę. No i nie ma tego efektu dźwiękowego, dziwne. Nie wiem, co to było, okej. Okay.
Bo to był ten bad luck, poczekajcie. No nie, nie wiem, co to mogło być, nie mam zielonego pojęcia. No myślę, że nieważne. To jest jeszcze sporo rzeczy do sprawdzenia. A mam jeszcze w ogóle dwa moby do zrobienia. Hooligan, mieliśmy go nie zabijać, tak? Ale trzeba będzie niestety, bo czemu to jest w innej kolejności teraz dziwne? Uwaga. Okej. Fully go dostałem z tego. I co, mogę z tego skraftować coś? Fool's Gold Block. Co to jest w ogóle? To jakiś oszukany ten złoty blok? Fool's Gold. Złoto głupców. Czym jest złoto głupców? Może jest coś takiego? Wiem, że jest na przykład srebro głupców, to jest po prostu piryt. A taka nazwa dla pirytu, a złoto głupców to nie wiem, co to może być. A, to jest lawa Balin, dobra. To ciebie już widzieliśmy, ty nic nie dropisz chyba? Czekajcie, co tam było? A, on dropił to coś, Balen filter, to było do jedzenia. W sensie, czy to daje jedzenie, czy to może jako filtr, to może czegoś tam sfiltruje? Nie wiem od czegoś, ale może od czegoś, nie wiem, może. No w każdym razie, tak jak mówiłem, jeszcze trochę oferują te modyfikacje, ale tak właśnie nie widać po nich, żeby dużo oferowały, tak nie widać tych modyfikacji tutaj, jakby to powiedzieć rzeczywiście. Chyba, że one są gdzieś w Overworldzie, ale to byłoby chyba głupie dosyć, o jest duszyczka. No cóż, no. Żegnam was w takim razie póki co. Widzimy się jutro o 18 na Advent of Ascension i nareszcie pójdziemy do pierwszego wymiaru, więc przyjdźcie, bo to będzie bardzo ważne, 7 odcinek. Idziemy do nowego wymiaru. Poczekajcie, bo coś tutaj jest jeszcze nowego. Co to jest? Abandoned wreckage. Raw resources lay beneath the netherrack. Co to jest? Są jakieś surowce? Co to jest? Co? Czekajcie. Więc sobie tego postawmy troszkę. O kurde! Patrzcie! To są rzeczywiście jakieś różne rzeczy z Overworlda. Wow, to jak sobie postawię 10 tego. Wow, to są jakieś skóra jakaś, jakieś tam inne rzeczy ciekawe. O kurde, netherrack, nitki, w większości też netherrack dropi, ale są jeszcze jakieś te cegiełki, skóra, książki, zboże. Zboże można przerobić na... Ja myślałem, może można zboże przerobić na nasiona. Gdybyśmy w jakiś sposób zdobyli dirta, to moglibyśmy sobie hodować. Nie, nie moglibyśmy, bo nie ma wody. No tak, zapomniałem. No to też fajne, że możemy coś takiego sobie tutaj znaleźć. No więc przybądźcie jutro o 18 na Advent Extension. No i cóż, ja was zagnam. Póki co, trzymajcie się, no i cześć!